Państwo, żeby nie przedłużać, witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu autorskim z profesorem Jackiem Kowalskim, autorem książki Straszny Dwór, czyli Sarmackie korzenie niepodległej. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy przybyliście na dzisiejsze spotkanie. Witam serdecznie zaproszonych gości. Witam liczną grupę Polaków ze Lwowa. Bardzo jest nam miło, że Państwo przybyliście do nas na ziemię lubaczowską. Szanowni Państwo, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznał rok 2019 rokiem Stanisława Moniuszki. Stało się tak dla uczczenia 200. rocznicy urodzin tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, a przede wszystkim twórcy polskiej opery narodowej. Jednym z wielu wydarzeń w ramach rozpoczynającego się dzisiaj Festiwalu Dziedzictwa RSU jest spotkanie z panem profesorem Jackiem Kowalskim. Nasz szanowny gość jest historykiem sztuki, profesorem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, poetą, pieśniarzem, tłumaczem literatury starofrancuskiej na język polski, a także wybitnym znawcą kultury staropolskiej i laureatem prestiżowej nagrody literackiej imienia Józefa Mackiewicza za książkę Sarmacja – Obalanie mitów. Szanowni Państwo, oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję, że mogłem się znaleźć w tak niezwykłym miejscu, w którym nigdy nie byłem, choć o nim słyszałem i choć pojawiałem się czasami w okolicy. Jestem synem ziemi wielkopolskiej, jestem wielkopolaninem, ale rodzinnie także jestem zaburzaninem. Połowa mojej rodziny pochodzi z Kresów, akurat północno-wschodnich, ze Stołowców. To jest moja rodzina mojego ojca, natomiast ja mieszkam w Wielkopolsce. To tak gwoli przypisania się także do Kresów Zachodnich. Choć wiadomo, że ten festiwal, to dziedzictwo odnosi się do innych Kresów, do właśnie tych, które najczęściej się Kresami i zawsze się Kresami, od kiedy się to słowo pojawiło, nazywamy. Proszę Państwa, dziękuję za możliwość przedstawienia książki, bo rozumiem, że to spotkanie nie jest ściśle rzecz biorąc wykładem, ale takim autorskim spotkaniem związanym z rokiem moniuszkowskim. Moniuszko nie tylko był wielkim kompozytorem, ale też był człowiekiem Kresów. Moja książka została niejako uzgodniona z wydawnictwem jako książka, która pojawi się w roku niepodległości jeszcze, ale u progu roku moniuszkowskiego. I miała w zamierzeniu, i tak też myślę, że zostało to zrealizowane, miała w zamierzeniu połączyć te dwie daty osobą Moniuszki. Mianowicie jak Straszny Dwór, wpisuje się w historię odzyskania niepodległości. Temat wydaje się być może troszkę abstrakcyjny, z drugiej strony może oczywisty, no bo wiadomo, patriotyczna opera. Ostatecznie był Moniusz powielbiony jako jeden z wieszczów. Do dziś tak się go czasami określa, więc jego rola w utrzymaniu kultury polskiej, w podtrzymaniu patriotyzmu wydawałaby się oczywista. Oczywiście wszystkie oczywiste rzeczy nas interesują, ale jak się wejdzie w głąb, okazuje się, że bywa jeszcze ciekawiej, że jest więcej do zobaczenia. Przede wszystkim zauważyłem, zabierając się za ten temat, lubiąc Moniuszka, ale nie studiując go wcześniej, przyznaję, że zabierałem się za studia nad Moniuszką dopiero wtedy, kiedy miałem zamiar napisać tę książkę. Okazało się jak zwykle, że prawda, tylko prawda jest ciekawa i że jest mnóstwo rzeczy ciekawych, które nagle dopadają człowieka, kiedy zagłębia się w historię tego jednego dzieła, które jest jednocześnie historią autora. Dwóch autorów. Autora libretta i autora muzyki. Autorem opery zawsze jest przede wszystkim jednak kompozytor. Ten, który pisał teksty, bywa ważny, ale nie on zbiera największe lawy. Niemniej trzeba powiedzieć, że akurat Straszny Dwór jest też dziełem literackim i to nie pośredniej klasy. Ten tekst, choć dziś może nam się wydawać czasami tak troszkę gdzieś Mickiewiczem patnący, to jest jednak świetny tekst, który ma świetne momenty. Kiedy się wejdzie głębiej w tę operę, pojawia się mnóstwo pytań ciekawych historii biograficznych Moniuszki, które można by było właśnie opowiedzieć. Usiłuję to w tej książce zrobić, rozłożywszy na czynniki pierwsze najpierw biografię, później samą operę. Chciałem, żeby to była książka
do czytania, czyli żeby to była jednak gawęda. Z drugiej strony nie chciałem robić książki, która byłaby to tylko kolejną taką lukrowaną opowieścią operującą ogólnikami. Chciałem zagłębić się w ten temat rzeczywiście. I mogę powiedzieć, że chyba jest to w tej chwili jedyna książka o Strasznym Dworze. Książeczek, broszurek było wiele, ale taka jedna książka o Strasznym Dworze to chyba jest na razie tylko ta. Można powiedzieć, że aż to jest troszkę dziwne, bo przecież Moniuszko wielkim kompozytorem był. Otóż jest tak, że był wielkim kompozytorem, ale jego pamięć nie jest tak kultywowana jak Chopina. Chopin jest sławny na całym świecie. Moniuszko jest sławny w Polsce. Dlaczego? Wiele się na to złożyło. Usiłuję ten temat również poruszyć w mojej książce, przede wszystkim podejmując wątki, które już inni podejmowali, kłócono się o to, jakie jest miejsce Moniuszki, to wcale nie teraz, kłócono się jeszcze w wieku XIX, niektórzy postponowali Moniuszkę, ale jedno z tych pytań, jedna z odpowiedzi wyglądało tak. Jest to po prostu zaściankowy kompozytor, mówili zarzucający Moniuszce jego rzekomą nieaktualność, niepopularność, ale jednak przetrwał i jest lubiany, choć nie do końca znany. Nie jest zaściankowym kompozytorem, ale na pewno jest kompozytorem, jak to podkreśliła jedna z żyjących, zasłużonych badaczek tego tematu, domowym. Krótko mówiąc, jest to człowiek, który rzeczywiście chciał tworzyć dla kraju w kraju i chyba jednak też bardzo mu zależało na tym, żeby być obecnym na tak zwanej prowincji, także i na Kresach oczywiście. I tutaj wejdę oczywiście także i w biografię Moniuszki, w tę, która jest znana doskonale, zwłaszcza badaczom jest znana, ale także i w tej, która pewnie się dobędzie dopiero z rękopisów, bo nie wszystko jest opublikowane, Chopin jest o wiele lepiej opracowany. Moniuszko nie był głównym tematem wszystkich badaczy naszej historii muzyki. I jeszcze wiele rzeczy jest pasjonujących do zrobienia, to może i dobrze. Otóż pokażę Państwu najpierw chyba nie reprodukowaną wcześniej akwarele. Nie mam niestety ze sobą prezentacji, ale zachęca to, że pokazuję Państwu, to zachęca do zerknięcia do książki, która jest wyłożona na sprzedaży, ale i do obejrzenia. Mamy tu scenę ułani, scena batalistyczna, kolorowa, to jest wasza akwarela zapewne. Mówię zapewne, bo raz tylko widziałem ten rysunek. On jest zamieszczony w dzienniku i pamiętniku ojca Stanisława Moniuszki, Czesława. Otóż, kiedy człowiek zagłębia się w dzieje rodzinne, widzi, jak ojciec swojego jedynaka niesłychanie kochał, a z drugiej strony, jak był dbały, to był człowiek bogaty, który stracił z czasem swoją fortunę, ale był bogaty, jego ojciec, dziad Stanisława Moniuszki, to był wręcz wielki potentat finansowy, ale właścicielem ziemskim, człowiekiem uczciwym, niesłychanego autorytetu, był z ważnej rodziny Moniuszki. I otóż w roku 1812, kiedy Napoleon wkroczył na Litwę i maszerował na Moskwę, jeden ze strojów Moniuszki sfinansował formację pułku, stanął na jego czele, oczywiście nie był wojskowym, ale honor mu na to pozwalał, żeby go mianować takim dowódcą, nie był faktycznym, był teoretycznym. Jego bracia też się tam zaangażowali i ruszyli na Moskwę. I wspomnienia Czesława Moniuszki obejmują bardzo wiele scen z życia jego syna, portrety syna grającego, kiedy robił już karierę, i wspomnienia wojenne z kampanii napoleońskiej. Ta ziemia, na której urodził się Moniuszko, czyli okolice Mińska, prawda, ten jego rodzinny dwór, który zresztą dość szybko musieli sprzedać, ale jednak Mińsk i te okolice Mińska cały czas były miejscem, do którego wracano. Wracano z Warszawy, wracano z Wilna, tam były pieniądze utopione w ziemi, tak samo jak w Wilnie był dom teściów Moniuszki. Moniuszko, żyjąc w dużych miastach, żył oczywiście ze swojej sztuki muzycznej, ale początkowo i bardzo duży też cały czas, duży procent jego dochodów szedł z ziemi. Kiedy zaczął swoją karierę muzyczną, był człowiekiem, którego traktowano jako amatora. W Wilnie, które utraciło uniwersytet, było zgnębione po powstaniu. Życie kulturalne w Wilnie, które było stolicą, Mińsk był mniejszą stolicą, ale także nią taką rolę pełnił. To miasto przyjął Moniuszkę, który tam się ożenił, wyruszył na studia do Berlina, wrócił, skomponował, wydawał, wyjechał do Petersburga, nawet myślał, że może tam zrobi karierę, nie chciał się tam być może na stałe przenieść, ale chciał w jakiejś stolicy zaistnieć. Petersburg był stolicą, niewątpliwie jedną ze stolic muzycznych Europy, przyjmowano go bardzo dobrze, zyskał tam sukces, ale nie zyskał żadnego angażu stałego. A tutaj w Wilnie był organistą, wielki pan,
który był organistą w kościele świętego Jana. Więc jak pisze jego przyjaciel i biograf, traktowano go jako takiego panicza z wielkiego domu, który ma taki kaprys, że gra na tych organach i coś tam komponuje. I mało kto zdawał sobie sprawę, że mają do czynienia z wielkim kompozytorem, z potężnym kompozytorem, który jest zdolny opanować wielką scenę. Niestety nie było w Polsce wielkich scen oprócz Warszawy wtedy. Później, tu jesteśmy na ziemi województwa lwowskiego dawnego, tę wielką rolę odgrywał Lwów bardzo szybko. Właśnie ta wielka opera narodowa powstała we Lwowie, była nawet ważniejsza niż w Krakowie i najważniejsze właściwie te niecenzuralne, znaczeniem nieocenzurowane teksty oper Moniuszki wystawiano właśnie we Lwowie. Za życia Moniuszki to jeszcze było niemożliwe w Warszawie. Natomiast Moniuszko do Lwowa dopiero z czasem mógł dotrzeć. Starał się o to, żeby jego muzyka gdzieś zaistniała. I ostatecznie przeniósł się z Wilna do Warszawy. Ale to było możliwe dopiero po jego pierwszym wielkim sukcesie. Ci, którzy się interesują Moniuszką, to pamiętają, że Halka miała w Wilnie w wersji mniejszej pierwsze swoje przedstawienie, taką premierę. Ta premierę to była mała Halka, to aktowa. Halka, którą wystawił przy pomocy sił właściwie amatorskich, półamatorskich, miała swój sukces i następnie to libretto, którego zresztą autorem był warszawski poeta, bo już wtedy w Warszawie Moniuszko miał dobre recenzje, ale nie bywał tam za często, był obywatelem wileńskim. Posłano te nuty do Warszawy, w Warszawie zaległy w Teatrze Wielkim i przez 10 lat leżały na półce. No bo cóż może być dobrego? Tu chciałbym powiedzieć na festiwalu z Kresów. Cóż może być dobrego z takiej prowincji, z Wilna? Cóż może być dobrego? I co się dzieje? Dzisiaj wyciągali to niektórzy mi Moniuszce w ciągu ostatnich lat, tak twierdząc, że może to jest niechwalebne dla Moniuszki. Co się stało? Otóż ja wszedłem w tę tematykę oczywiście również. Proszę sobie wyobrazić czasy, no tak jak u nas za komuny, to troszeczkę tak wyglądało. Troszkę, to były jednak inne czasy, ale kto żył w komunie, który to przeżył parę lat chociaż, widział jak to funkcjonuje, będąc dorosłym już w tamtych czasach, to wie jak funkcjonował teatr, jak funkcjonowała prasa, że kiedy dziś czytamy tamte gazety, to często nie zauważamy, że tam jest jakaś cenzura. Już cenzura się tam nie ujawniała. Gazety donosiły o bardzo ciekawych różnych rzeczach. I ktoś nieprzygotowany może sobie wyobrażać, no, normalny kraj. Są przedstawienia, krytyka teatralna, działa. Tymczasem wszystko to było oczywiście kontrolowane. Tak samo było kontrolowane wówczas, pod zaborem rosyjskim, istniała cenzura, a przede wszystkim o wszystkim decydowali, tak jak za czasów PZPR-u, często pierwsi sekretarze, tam generał policmajster w Warszawie decydował o tym, co i jak jest grane w teatrze. On zresztą był szefem teatrów warszawskich, takim administracyjnym, głównym dyrektorem, który miał wiele do powiedzenia, nie artystycznym, ale właściwie na sprawy artystyczne też miał wpływ. I otóż proszę sobie wyobrazić, że Moniuszko, dlaczego mówię o tym, że niektórzy coś mu wyciągają? No bo musiał zaistnieć, chcąc być w teatrze, musiał jakoś dotrzeć na tę scenę, następnie na niej się utrzymać. To nie znaczy, że kolaborował, ale musiał jakoś się o to postarać. Odtrącano go początkowo właśnie dlatego, chyba że był z Wilna. Ale poszedł do dyrektora. I co się okazało? Oczywiście on to doskonale wiedział, natomiast nie wszyscy biografowie Moniuszki o tym wspominali. Otóż generał policmajster Warszawy, czyli szef teatrów, był dawnym podwładnym jego stryja z wyprawy na Moskwę. Tylko że zrobił się potem Rosjaninem, odkąd Napoleon przegrał. Generał Abramowicz, Ignacy Abramowicz, był Ignacym Abramowiczem z Kresów, polskim szlachcicem, który z początku służył dla Napoleona przeciwko Rosji, potem przeszedł do armii rosyjskiej, tak jak wielu niestety synów szlacheckich w tamtej epoce, i został tym głównym szefem rosyjskim od teatrów. No i można tylko podejrzewać, że przychylnym okiem spojrzał na Moniuszkę, zawezwał, to już wiemy, zawezwał szefa chóru i powiedział, proszę to wystawić. Leży od 10 lat, dlaczego tego nie wystawicie? Wystawcie to. Wystawili, jak wspominają w Teatrze Warszawskim, szef chóru wspominał, nikt nie był specjalnie entuzjastycznie nastawiony, natomiast okazało się, że sukces był niesamowity i Halka warszawska sprawiła, że Moniuszko opuścił Wilno, dostał posadę w Teatrze Wielkim w Warszawie, wyjechał do Paryża, zaczął komponować następną operę, miał gdzie je wystawiać. Proszę zauważyć, Moniuszko był w tym gorszym punkcie niż Chopin. Chopinowi wystarczył, geniuszowi oczywiście, wielkiemu, fortepian. Wszędzie mógł zagrać. Wiadomo, że nie chciał się wziąć za komponowanie opery,
Opera to jest przedsięwzięcie finansowe, które wymaga wielkiej sceny, wymaga zaangażowania reżysera, aktorów, wymaga finansów, akceptacji dyrektora opery, trzeba się do tego przebijać. Natomiast koncert można było wszędzie zorganizować i Chopin swoją muzykę mógł przekazać właściwie wszystkim. Natomiast polska kultura pod zaborami była ograniczona właśnie tym, że wszystkie państwa narodowe w Europie, które miały narody, które miały państwa, miały instytucje, które do dziś funkcjonują i zapewniły te instytucje tym narodom coś, czego nam troszkę brakuje. Myśmy to uzupełniali pod zaborami, ale nie mieliśmy instytucji państwowych, które dbałyby o kulturę narodową. Myśmy je zyskali dopiero po odzyskaniu niepodległości. Organizowaliśmy je społecznie pod zaborami, albo ich nie było, albo były bardzo kontrolowane. Wyjątkiem między innymi potem był Lwów i Galicja, gdzie polska kultura mogła o wiele swobodniej się rozwijać, ale jednak nie był to cały kraj. I otóż Muniuszko no, był ograniczony tym, że jeśli chciał komponować operę, chciał to robić, musiał gdzieś wystawiać. Próbował Paryża, próbował Petersburga, udało mu się w Wilnie po amatorsku, ale przyjęto go w Warszawie. Przez wiele lat był dyrektorem opery. Co napisał wyjeżdżając z Wilna, wyjeżdżając z Kresu, że właściwie nie chce porzucać Wilna. Nie chce porzucać Wilna, bo kocha Wilno, choć zaznaczył, ale to stare. Być może była to krytyczna uwaga dotycząca wówczas panującego towarzystwa w Wilnie i stosunków towarzyskich. Niemniej on kochał to Wilno, wracał tam myślami bardzo chętnie. Nigdy w Warszawie tak towarzystwo się nie otworzył jak w Wilnie. Tam prowadził dom otwarty ze swoją małżonką. Mieli pełno gości zawsze. Natomiast w Warszawie było to o wiele bardziej ciche życie, głośne ze względów artystycznych, natomiast dom nie był aż tak otwarty, nie mieli tyle gości, nie prowadzili salonu. Natomiast napisał też, że musi, że jednak bez wahania wyjeżdża, domyślę, mam wystawiać, gdzie moje opery, będę mógł pisać, będę mógł zaistnieć jako twórca, to jest jasne. Ale z drugiej strony chcę wychować po polsku dzieci. On sam przyjechał ze swoimi rodzicami do Warszawy przed powstaniem listopadowym, żeby dostać porcję polskości. To wtedy byli bardzo bogaci ludzie, Muniuszko później nie był tak bogaty. Zapewnili mu nauczyciela, wynajęli mieszkanie, to się zakroiło na parę lat. Nie chodził do szkoły, tylko nauczyciele przychodzili do domu, chodzili na opery oczywiście ówczesne, chodzili do teatrów, na koncerty, spotykali się z różnymi ważnymi ludźmi i byli w śmietance towarzyskiej. Mówię tutaj o czasach młodości Muniuszki. On sam z racji swojego sukcesu artystycznego też tak mógł funkcjonować, tylko już nie w swoim mieszkaniu, nie był człowiekiem tak bogatym. Jego majątki nie przynosiły już takiego dochodu. W każdym razie Warszawa okazywała się nawet pod tym, czy nawet no zwłaszcza był teatr, prawda, mimo że to wszystko było kontrolowane, był teatr. Warszawa okazywała się miejscem, które jednak dawało polskość. Ta polskość wszędzie była, a tam, zwłaszcza po powstaniu już styczniowym, to już było w czasie, kiedy się przeniósł do Warszawy, co prawda, polskość, chociaż istniała, była jednak na tyle zagrożona, że on napisał i mówił, że chce wychować po polsku dzieci, dlatego woli być w tej chwili w Warszawie zdecydowanie. To jest dodatkowy argument. Oczywiście Moniuszko, jak był, w jakiś sposób był człowiekiem Kresów, to trzeba powiedzieć, że w żadnym właściwie z jego wielkich dzieł operowych niby tego nie widać. On jest po prostu Polakiem, świadomym człowiekiem, który czyta wszystko, który czyta bardzo dużo, zna polską literaturę, która obiega wszystkie zabory. W związku z czym pisze, będąc w Wilnie, o góralach, prawda? Halka jest to przecież tekst i opera poświęcona innym stronom Polski. Ale kiedy spojrzymy na to, w jaki sposób opracowane są tańce góralskie w Halce, no to są takie zarzuty też wobec kiedyś stawiane Moniuszce, prawda? Że gdzieś tam są tak naprawdę ludowe melodie. To jest wielka XIX-wieczna muzyka, która wykorzystuje motywy, która wykorzystuje polską poezję, natomiast niekoniecznie jest to muzyka ludowa. Kiedyś tak trochę mówiono. Natomiast rzeczywiście są echa muzyki ludowej i muzyki polskiej. Na przykład są tańce huculskie. Najbliższe tym tańcom góralskim rzekomym, które są w Halce. Dlaczego? Bo dla Moniuszki tak naprawdę jeszcze, dla jego młodości zwłaszcza, każdy, kto mieszkał na terytorium dawnej Wielkiej Rzeczypospolitej, był Polakiem w pewnym znaczeniu. Nawet bardziej trudno to do końca przekazać. Proszę sobie wyobrazić, że ówczesne Kresy, zabrane nam przez Rosję, nazywane były ziemiami zabranymi. I nawet Polacy, ci bogaci, magnaci, którzy mieszkali na tych terenach już w Rosji, Rosja nie chciała oddać Polsce, w znaczeniu tej Polsce i tak pozostającej pod władzą Rosji, tylko
było to tak zwane Królestwo Polskie, które miało swoją autonomię. Natomiast wielka partia tych ziem dzisiejszych Kresów była pod władzą rosyjską na wschód od tego terytorium. Ale cały czas nazywano, nawet prawie w oficjalnej nomenklaturze, te ziemie ziemiami zabranymi. I to nie było takie jasne, czy te ziemie nie wrócą do autonomicznego Królestwa Polskiego. To będzie część Rosji, ale to może będzie Królestwo Polskie i wielcy magnaci bywali powoływani przez cara nawet na stanowiska senatorskie w Królestwie Polskim. Z tego tytułu, że są to Polacy z terenu cesarstwa. Oczywiście to potem legło w gruzach już po powstaniach. Rosjanie przyjęli zupełnie inny kurs. Natomiast te ziemie cały czas w świadomości Polaków i w świadomości, i tutaj myślę o ziemiach nie takich, na których byli Polacy zdecydowanie, to nieraz byli w większości, nie myślę o Wilnie, ale myślę o tych ziemiach położonych jeszcze dalej na wschód, gdzie czasami Polaków było niewielu, przede wszystkim była polska szlachta, były polskie majątki. Oni czuli się członkami wielkiego organizmu Rzeczypospolitej, ale także ten lud, który nie mówił po polsku, czyli de facto dzisiejsi, no, przodkowie dzisiejszych Białorusinów, a także Ukraińców w znacznym stopniu, oni byli traktowani jako w zasadzie Polacy, mówiący innym językiem. Kiedy spojrzymy na to, co Moniuszko komponował, jakie pieśni komponował, tam się zdarzają pieśni oczywiście śpiewane po polsku, ale są wśród nich przekłady pieśni białoruskich, ludu tamtejszego, dokonane przez Czeczota, przez Jana Czeczota, które wprost Moniuszko w tych opisach do śpiewników domowych nazywa, to są nasze polskie pieśni, naszego ludu. Dlatego, że dla niego dopóki nie nastąpił taki rozwój nacjonalizmu wśród Białorusinów, później także wśród Ukraińców wcześniej, to generalnie wizja była taka, że to wszystko jest dawna Rzeczpospolita. Być może odzyskamy te wszystkie tereny i to będą obywatele naszej Rzeczypospolitej. Wszyscy jesteśmy Polakami, niektórzy mówimy po polsku i to są ci najwłaściwsi Polacy, ale tamci też są Polakami, w znaczeniu obywatele Rzeczypospolitej. Że lud mówi w innym języku, no to naturalne. Możemy przetłumaczyć i możemy zrobić do tego muzykę. I tutaj Moniuszko, trzeba powiedzieć, że programowo chyba, kiedy zaczynał pracować nad śpiewnikiem domowym, on sobie założył, że tak możemy to rekonstruować, jest to częściowo przez Moniuszkę napisane, a częściowo możemy sobie to rekonstruować. Założył sobie, że będzie odnosił się do, zwłaszcza do poetów, którzy pochodzą z tamtych stron, myślę tu o Wielkim Księstwie Litewskim, to jest jego mała ojczyzna, która przecież jest bardzo wiele, Wielkie Księstwo Litewskie, i jak spojrzymy po tym śpiewniku domowym, to będą tam właśnie tłumaczenia pieśni ludowej w innych językach, polskich pieśni i poetów, słowa, wiersze poetów, którzy z tamtych terenów pochodzili. Zagalopowałem się trochę ze względu na temat kresowy w taką gawędę, która nie ma na razie kościca. Powiedziałem o tym, że był Moniuszko z Kresów, że czuł się cały czas obywatelem Kresów, no i tam pozostawił majątek, który cały czas stanowił o części jego budżetu domowego. On na bieżąco zarabiał w Warszawie, była to dość żmudna praca, mimo że zarabiał bardzo dużo, ale miał też dom, musiał go prowadzić na pewnym poziomie. To nie było tanie, a musiał to robić jako ktoś, kto chciał wykształcić swoje liczne 10 dzieci, prawda, i dać im pracę, utrzymać je i być kimś, kto jest w elicie warszawskiej. No to było trudnym zadaniem. To też majątki pozostawione na Białorusi, dom w Wilnie, cały czas jeszcze to funkcjonowało. Ale teraz, żeby spróbować w skrócie, nie wiem, ile czasu nam zostało, trzeba to sprawdzić, od razu, że jest jakieś, no jakieś 12. Proszę Państwa, przejścia do Strasznego Dworu. Zatem trzeba by było teraz wytłumaczyć. Mówiłem o Kresach, między innymi dlatego, że akurat w Strasznym Dworze, ani w Halce, ani w Strasznym Dworze, nie ma żadnego takiego ściśle kresowego akcentu. Jest to, powiedziałbym, jedno i drugie, no niektóre z tych utworów są ściśle, chciałoby się powiedzieć, warszawskie, jak list, prawda, czyli mazowieckie, tak by się to chciało powiedzieć. Natomiast jest to powieść, jest to opera, która jest ogólnopolska. Jest to opera, która z zamierzenia ma być czym właściwie. Dlaczego ten Straszny Dwór robi wrażenie? No na niektórych, może niektórych się nie podoba, bo są i tacy, ale dlaczego na mnie i na wielu innych robi wrażenie? To jest powiedziane w motcie, które sobie do tej książki postanowiłem wstawić. Mianowicie wyczarował tu Moniuszko przez Stefan Kisielewski istny kalejdoskop polskości, niczym snop światła w ciemności popowstaniowej błysnąć musiał ten muzyczny pas słucki, szereg nanizanych jak perły scen z polskiego arcypolskiego dworu. Ta opera
nie ma dramatycznej akcji. Jest to niby opera, trochę opera buffa, trochę tak jak zamierzenie komedia, a jednak wzrusza, prawda? A jednak powoduje, że ludzie płakali i płaczą czasami na tym przedstawieniu. W każdym razie bardzo poruszająca. Można rzec, że nie było dla Moniuszki innego wyjścia w tamtych czasach. Nie mógł napisać opery ściśle patriotycznej tak wprost. No, bo cenzura by na to nie pozwoliła, musiał wybrać i szczęśliwie wybierał różne inne tematy, w których ten sam temat się przejawiał, ale generalnie inna była strategia tego komponowania. I tutaj wybrał rzecz taką, no to trzeba na to zwrócić uwagę, że pojęcie kresy, proszę Państwa, pewnie tutaj już to wielokrotnie na tym festiwalu się pojawiało, pojęcie kresów, to mówię o słowie samym, prawda? Ono się pojawiło w polszczyźnie w dzisiejszym znaczeniu wskutek popularności poematu Wincentego Pola, który chyba jeszcze nawet nie miał takiej intencji, ale mówił o rycerzu kresowym. To słowo miało bardziej wojskowy charakter, ale wszyscy je zrozumieli jako rycerz właśnie z tego terytorium kresowego. I nagle wszyscy zaczęli uważać, że to jest odwieczny termin, odwieczne słowo. Ono miało swoją przeszłość, ale nie tak. Natomiast w latach zaborów to się automatycznie inaczej stało. Ale co dalej? Otóż Wincenty Pol i szereg innych poetów z tamtego czasu to są ludzie, którzy stworzyli, począwszy od Mickiewicza, od Słowackiego i później ich następców w bardzo bliskim czasowym okresie, stworzyli literaturę, którą można by nazwać romantycznym sarmatyzmem. Wizje naszej przeszłości, której najwyższymi punktami są do dziś Pan Tadeusz, trylogia później, czyli temat, mówimy o przeszłości naszej Rzeczypospolitej. Mówimy o folklorze, dziś mówimy czasami także to folklor szlachecki, kulturze szlacheckiej, bo kultura ludowa i kultura, i tradycja szlachecka stały się tymi dwiema skrzydłami polskiej kultury jakby wizytówkami. I nie było opery, która byłaby, można rzec, takim głównym reprezentantem tego nurtu literackiego, tego nurtu artystycznego w Polsce do Strasznego Dworu. Były poematy, były powieści, były sztuki teatralne. Mamy Słowackiego, mamy Mickiewicza, mamy Pola, mamy Srokomle Władysława, mamy Mugińskiego. Natomiast nie ma opery. I to, co widzimy w Strasznym Dworze, to jest właściwie, można powiedzieć, antologia motywów tradycyjnych. To nie jest tylko akcja. Tam akcji jest niewiele w gruncie rzeczy. Antologia motywów, wszystkich najważniejszych motywów, czy najważniejszych motywów z tego staropolskiego, czy tego romantycznego sarmatyzmu. Mamy polowanie, mamy oczywiście zakochanie, mamy polonez, mamy mazura, mamy zamek, mamy dwór, mamy pracę na roli, mamy wróżby noworoczne i to wszystko jest złożone, tak jak Kisielewski napisał. To jest wyczarowane w taki kalejdoskop, który niekoniecznie trzeba odbierać jako spójną akcję. Jest to szereg obrazów, które są połączone akcją, ale odbiera się je właśnie przez to, że one są niezwykle pięknie namalowane. I co jest punktem głównym? Teraz, żeby zakończyć, bo niestety muszę skończyć. Otóż... Mamy jeszcze tak około 15 minut. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwa to nie zmęczy, no ale trudno, dostałem pozwolenie. Proszę Państwa, teraz już przechodzę do kuchni tego, który pisał książkę. Zagłębiałem się oczywiście w te źródła, przede wszystkim w te, które są wydrukowane, w opracowania, w to, w jaki sposób Moniuszko pracował nad tym dziełem. No, Moniuszko był człowiekiem, który jako chyba pierwszy w Polsce, można powiedzieć, literata brał za kark. Czyli nie robił tak, że ktoś pisze tekst, a Moniuszko do tekstu dorabia melodię, a Moniuszko pisze operę. Chce tekst, nawet może być to wybitny tekst, ale on ten tekst traktuje jako coś, co dopiero jest podstawą dla dzieła muzycznego. Czyli poprosił Jana Chycińskiego o tekst. Ten tekst jest tu zreprodukowany w wersji rękopisu. Chęciński to napisał, no już to pokreślił, kazał to i tam poprawić. Jak wymyślił inną melodię, która nie pasowała do tego rytmu, który zrobił Chęciński, to Chęciński przerabiał ten tekst, a niekiedy sam Moniuszko też troszeczkę przerabiał i pewnie oczywiście musiało to być w uzgodnieniu z Chęcińskim, bo się przyjaźnili. Ale tu główną rolę miała pełnić muzyka. Ona miała prowadzić wszystko od początku do końca. Inspiracją był tekst, historia, ale całość miała być przede wszystkim wielką muzyką. No dlatego też opery są muzyczne. Co za tym idzie? Niekoniecznie, proszę Państwa, tekst tak zawsze wzrusza w tej operze, w każdej zresztą operze. Zawsze muzyka jest na początku, jest obraz, bo to jest wielkie przedstawienie zawsze, prawda? Czyli
przedstawienie teatralne działa obrazem i jest coś, co jest na pograniczu słowa, muzyki i obrazu. Tekst jest ważny, ale to wszystko zależy od tego, jak go poniesie muzyka. I proszę zobaczyć, co najbardziej wzrusza. Przynajmniej tak to wynika, że wzruszało też w 1865 roku podczas prapremiery. Po trzech wystawieniach została zdjęta sztuka. Pytanie, co sprawiło, że zdjęto operę z afisza tuż po powstaniu styczniowym. Widziałem, specjalnie wybrałem się do Pragi czeskiej, gdzie jest zachowany rękopis pocięty przez cenzora. Pani Moniuszkowa go sprzedała do Pragi, bo jej się wydawał najmniej cenny zapewne. I po uzupełnieniu oddałem go, bo tam też miała być premiera. Więc musiałem się tam wybrać. Bardzo ciekawa sprawa, jak cenzor określił cały tekst, do tego stopnia, że no, trzeba było niekiedy całą arię wymienić, co się nie podobało, to dziwne wydaje nam się z dzisiejszego punktu widzenia, ale znowu, kto żył w komunie, to wie, że cenzorzy bardzo dziwnie działali. Natomiast mimo tego określenia, mimo zatwierdzenia przez cenzurę, zostało to zdjęte po trzecim przedstawieniu. Dlaczego? Bo nie sam tekst działa. Działa złożenie różnych rzeczy. I co zadziałało? Otóż jednym z takich mistrzowskich zabiegów, chyba pomysłu Moniuszki, bo można pytać, czy to Chęciński, czy Moniuszko to wymyślił, autor tekstu, czy muzyk, było tym mistrzowskim posunięciem, co wszyscy recenzenci zresztą spostrzegają, tylko nie mówią dlaczego, ale że to jest takie niesamowite. Otóż, żeby najbardziej zagrało to, co tekstu nie ma. Czyli w arii z kurantem najważniejszy jest kurant. W rękopisie dla cenzora napisano w tym miejscu zegar gra, a w rękopisie tym źródłowym, który krążył tylko między Moniuszką a Chęcińskim, jest napisane zegar gra poloneza. Ten polonez nie był cenzorowi objawiony. I w listach Moniuszki potem wychodzi na to, że rzeczywiście ten kurant wywoła największy aplauz, szczególny. Analizując treść tej arii, oczywiście mówi ona o patriotyzmie, mówi przede wszystkim o życiu rodzinnym, cenzorzy pewnie nie przypuściliby niczego innego, więc recenzenci pisali recenzje, jak to Moniuszko kocha swoją matkę, już nieżyjącą, a to wiadomo, że chodziło o matkę ojczyznę. Nikt tego wprost nie napisał, nigdzie, przez 50 lat. Wiadomo, że chodziło o matkę moją, mimo to chodziło o ojczyznę. Ale przede wszystkim ten kurant wywołał rzeczywiście wzruszenie, bo w nim się zawierało wszystko to, czego nie można było powiedzieć w słowach. Słowa podprowadzały tylko. I to jest właśnie to, czym jest opera. Nie ma koniecznie tekstu, nie musi zawsze mieć tekstu. Działa połączenie słowa, muzyki i obrazu, który gdzieś tam na tej scenie jest. Cenzor nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć, a nawet autor niekoniecznie musi przewidzieć, może zamierzyć efekt, ale niekoniecznie wie, jak to wyjdzie na scenie. To dopiero się kształtuje podczas prób i podczas przedstawienia. To, co usiłowałem tutaj pokazać, to z jednej strony najpierw pokazać drogę Moniuszki, no tak propedeutycznie chciałoby się powiedzieć, to co niby wszyscy wiedzą i generalnie wiedzą, jak to Moniuszko wyjechał najpierw od Mińska do Wilna, potem na studia do Berlina, wrócił, udało się przejść do Warszawy, zrobił wielką karierę, był człowiekiem pobożnym, cichym, patriotycznym, był dyrektorem teatru, musiał oczywiście jakoś sobie radzić z władzą, ale generalnie uratował swój honor jak najbardziej i był wielkim kompozytorem. Z drugiej strony, jak powstawał Straszny Dwór, jak to się nanizało na jego biografię. I widać, że tekst Strasznego Dworu, ja przywołałem na razie tylko tekst, więcej nie będę specjalnie przywoływał, tekst Arii z kurantem. Patrzę w cały tekst Strasznego Dworu i właściwie myślę sobie, właściwie każda z arii, każdy fragment nadawał się do wykreślenia i zawieszenia z powodów cenzuralnych. On nam się dziś wydaje, dzisiaj się tematy wydają zupełnie banalny. Najlepszy przykład, witają Stefana i jego brata Zbigniewa poddani we wsi. I to witają, cieszą się, że pan przyjechał do wsi, że będzie wreszcie gospodarz. No tak idealnie w wsiach nie było zawsze, prawda? No raczej nie było. Zresztą sam Moniuszko, będąc właścicielem ziemskim, wiedział o tym, a pisząc muzykę do Halki, to skąd pisał w konflikcie na wsi. A tymczasem tutaj taki sielankowy obraz. A cenzor to wszystko kreśli. Dlaczego? No bo wtedy w Warszawie właśnie, kiedy był pisany ten tekst, zawiązało się Towarzystwo Ziemiańskie, które no to było tuż przed powstaniem styczniowym, które zostało szybko rozwiązane. Manifestacje w Warszawie właśnie przeciwko rozwiązaniu tego towarzystwa były wstępem do powstania styczniowego, a samo towarzystwo w swoim programie, jak go czytać, to ma właśnie to, co jest w tej arii.
Też tak bardzo sielankowo to brzmi, a wtedy to był bardzo ostry manifest polityczny. I jest pewno takich właśnie w tym tekście, bardzo ładnie napisanym, zarówno odniesień literackich, jak można by powiedzieć, ja to trochę porównuję do kabaretu Dudek, to nie było kabaretowe. Ale chodzi o to, że dowcipy Dudka dzisiaj niekoniecznie śmieszą, a ci, którzy żyli wtedy, doskonale wiedzą, o czym kabaret Dudek mówił. Wystarczył jeden gest i już wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Tak? Jest strasznym dworze. Z jednej strony mamy kulturę staropolską, niesłychanie ciekawie wydobytą, z inkrustacjami z prawdziwych pieśni starych także. A z drugiej strony mamy rzeczywistość Warszawy lat 1862, kiedy była pisana ta opera. I ta rzeczywistość wdziera się na te karty rzekomo bardzo słodkiej akcji, takiej zupełnie romansowo-fantastycznej. Temu są poświęcone kolejne rozdziały. One są poświęcone, już jak przeszedłem przez biografię i sposób pisania Strasznego Dworu, omawiając te wszystkie wydarzenia warszawskie, jednocześnie zestawiając je z librettem, potem przechodzę już do poszczególnych tych elementów tej wielkiej panoramy staropolszczyzny. Skąd ona się wzięła? Czy miała swoje... Bo miała właściwie każda z nich, każdy z tych punktów miał swoich krewniaków literackich. Przeważnie dzisiaj, jeśli mówi się o panu, tutaj odbyłem szereg rozmów z moimi kolegami w instytucie, też niektórzy wielbiciele Maniuszki, ale nie badający Maniuszkę, bo jesteśmy historykami sztuki, akurat przeważnie, właściwie wszyscy. No więc pierwsze skojarzenie, pan Tadeusz, to jest taki muzyczny pan Tadeusz. Oczywiście, to się z jednej strony sprawdza, ale też jest szereg innych odniesień. Są inni jeszcze poeci i poematy, które wówczas były bardzo ważne. Wincenty Pol też tam się mieści. W tle. Z drugiej strony mamy pytania, które pojawiają się przy tym, dlaczego, przy problemie, dlaczego Moniuszko jest mniej znany niż Chopin. Czy słuszne bądź niesłuszne było jego krytykowanie. Na ile ten tekst Strasznego Dworu jest w ogóle aktualny. I tu nagle, ponieważ dochodzimy do roku 18, proszę Państwa, to nagle pojawia się na przedłużeniu tematów poruszanych w Strasznym Dworze. Pojawia się cała nowoczesna Polska, która wyrasta nam po powstaniu styczniowym i odradza się w postaci państwowej w roku 1918. Można powiedzieć z jednej strony chociażby sprawa kobiet, które zyskują w roku 1918, może się mylę o jeden rok, dekretem Piłsudskiego prawo do udziału w głosowaniu, jako jedne z pierwszych w Europie. A jak to jest powiedziane, co jest powiedziane w Strasznym Dworze? Aria Hanny, całkowicie skreślona przez cenzora. Ten oryginał, który powstał przed powstaniem styczniowym, kiedy go się zestawi z pamiętnikami z powstania styczniowego, to można powiedzieć punkt po punkcie rola kobiety, matki, żony, córki, panny w życiu narodowym. I to niesłychanie na poważnie. Później to, co się realizuje w czasie pierwszej wojny i finalizuje się w dyskusjach rozmaitych właśnie w postaci tego, że kobiety zyskują, akurat to jest jeden z wyrazów tego, czy efektów tego nurtu w polskim życiu, zyskują prawo do głosu w wyborach. Ale z drugiej strony mamy też opozycję, wieczną opozycję. Polski zaścianek i polski kosmopolityzm. Pojawia się on pod postacią oczywiście bohaterów takich lalkowatych, troszeczkę pan Damazy jest takim wyśmiewanym w Strasznym Dworze człowiekiem, postać taka typowa, ale z drugiej strony jak się patrzy na to, co się w Polsce na ten temat później pisało, na temat czy jesteśmy za ściankiem, czy jesteśmy Europą, jak mamy dorosnąć do Europy, czy właściwie musimy dorosnąć, czy wtedy się rozumiemy w Europie, czy mamy dbać bardziej o swoją odrębność i ją wywyższać, czy też mamy się dostosowywać do tego, co jest aktualnie modne, to wszystko jest w Strasznym Dworze i następnie w dyskusjach, które odbywają się jakby na żywym ciele muzyki Moniuszki, jego krytykach i do dziś to jest aktualne. Więc chciałem pokazać, jak to się tam działo. I ostatni punkt, bo już teraz pewnie musimy zdecydowanie kończyć, to, że faktycznie okazało się, że jak najbardziej Straszny Dwór i odzyskanie niepodległości bardzo pasowały do siebie jako tematy, bo w roku 16, 17, 18 momenty ważne w czasie procesu odzyskiwania niepodległości były w poszczególnych miastach Polski, we Lwowie, w Warszawie i także w Poznaniu, naznaczone uroczystymi akademiami. W Poznaniu na przykład była to akademia w Teatrze Wielkim. Jeszcze 10 lat wcześniej na tej scenie mówiono po niemiecku, że nigdy polskie słowo nie padnie z tej sceny.
Poznania. Po 10 latach tam właśnie śpiewano pierwszy akt Strasznego Dworu przed marszałkiem Piłsudskim, który przyjechał do zwycięskiej Wielkopolski odebranej Niemcom. Tam był grany Straszny Dwór, były fragmenty sztuki Wyspiańskiego i o ile pamiętam, chyba też była muzyka Chopina. Moniuszko był zawsze obecny w tych najważniejszych momentach związanych właśnie z odzyskaniem niepodległości. Na tym bym chyba skończył. Podziękował i pewnie już za zapraszam. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję serdecznie za to spotkanie i zapraszam niebawem za kilkanaście minut na koncert do Cerkwi. Dziękuję serdecznie.